czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kołobuz-Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska, a moją gościnią jest Magdalena Piekarska-Twardochel, mistrzyni Europy, multimedalistka Mistrzostw Świata, olimpijka, szczęśliwa mama i teraz dyrektorka sportowa Polskiego Związku, chciałam powiedzieć Towarzystw Wioślarskich. Widzisz, te wiosła ciągle w głowie, ale Polskiego Związku Szermierczego, tak? Dobrze? Asystentką jestem, dyrektora sportowego, tak, w ramach programu Super Trener. Okej. Czyli wszystko, czy coś jeszcze chciałabyś dodać? Żona jeszcze. Żona i żołnierz Wojska Polskiego w dalszym ciągu. Tak, także tych ról jest kilka. I z której roli jesteś najbardziej dumna? Z mamowej oczywiście. Tak? Najbardziej, bo to bycie mamą było moim z tych cywilnych marzeń, nazwę to roboczo, niesportowych, największym marzeniem. Bardzo chciałam być mamą i cieszę się, że tą mamą od półtora roku szczęśliwie jestem. A w zasadzie jak doliczyć jeszcze czas ciąży, to jest tego więcej niż półtora roku. A jak byś porównała ten czas, to bycie mamą jako takie osiągnięcie do tych sportowych zmagań? Chodzi mi o to, no to też jest ciężki kawałek chleba chyba. Pewnie, że jest. To ja myślę, że to też należy traktować jako pracę w jakimś tam sensie, taką na pełen wymiar. Dosłownie, ja przez rok byłam na urlopie macierzyńskim i spędzałam z moim synkiem Jasiem w zasadzie całe dnie, bo mąż też dużo pracuje, więc w większości ten obowiązek i przyjemność spadły na mnie. To jest totalnie inna rola i to jest nie do porównania, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe. Jednak myślałam, że sport nauczył mnie w bardzo dużym stopniu cierpliwości, ale jednak dziecko pokazuje mi, że mam jeszcze coś do zrobienia w tej materii. Mam to takie same spostrzeżenie. Mówię, że czasem mam też takie chwile, że muszę wyjść na balkon i się wykrzyczeć. Czy też takie coś miałaś, masz? Pewnie. Nie wiem, jak to jest. Bo czasem się czuję, ja na przykład, jak kompletna wariatka. Ja się nie czuję jak wariatka, dałam sobie na to przyzwolenie. Stwierdziłam, że my nie jesteśmy robotami, też mamy swoje uczucia, emocje, też możemy być niewyspane, możemy być zmęczone, możemy być przytłoczone tym, że jest to nowa sytuacja jednak. To jest moje pierwsze dziecko, ty masz też pierwsze dziecko, więc to są nowe dla nas sytuacje. Myślę, że dla mnie najtrudniejsze na początku było to, że ja po prostu nie wiem, o co temu mojemu dziecku chodzi. Bo teraz jest inaczej, on już mi coś komunikuje, a wtedy ja nie wiem do końca, czemu on płacze. Próbuję tego, tamtego, to nie działa. Tam to nie działa, to też nie działa, no to zaczynasz się zastanawiać, czy to już jest moment, w którym musisz pojechać do lekarza. No ale potem sobie myślisz, nie, no może jeszcze nie, może jeszcze spróbuję, może to chodzi o spanie, może o jedzenie. Więc ta niewiedza, wiesz, sport to jest taki grunt, w którym my wiemy, jak się poruszać. No znamy te mechanizmy, oczywiście jesteśmy też poddawani różnym ciągle sytuacjom, nowym i stresującym, ale no, bycie mamą to jest bardzo duże wyzwanie. A ćwiczysz coś? Trenujesz? Jak to wygląda? Wróciłam do ruchu, ale jeszcze jest tego mniej niż bym sobie życzyła. Muszę się na pewno wdrożyć. Nie wróciłam do uprawiania szermierki, chociaż podjęłam takie próby. Natomiast kończyły się one przede wszystkim plotkowaniem z moją przyjaciółką z planszy, Małgorzatą Stroką. W związku z czym przestałam się oszukiwać. Jak chcę z nią pogadać, to podjeżdżam na WF i sobie gadamy. Zorientowałaś się, że to jest taka trochę ucieczka na ploteczki, a nie na to, co było, czyli na porządny trening. Tak, dokładnie, więc jakby tę szermierkę odpuściłam. Chodzę sobie regularnie na pilates, bardzo sobie to chwalę. Regularnie, o ile sytuacja pozwala, bo te piątki to też są takie newralgicznie, że na przykład mam gdzieś wyjechać na zawody w ramach tej mojej pracy w Polskim Związku Szermierczym. Natomiast jeśli jestem, to chodzę i jest to super, taka klamra spinająca cały tydzień. Zaczęłam biegać, czego bardzo nie lubię i otwarcie o tym mówię, ale... To czemu to akurat? Masz tyle możliwości? Wiesz co, no trochę wymusza to sytuacja, ponieważ muszę zdawać egzamin sprawnościowy w Wojsku Polskim. Ale też cieszę się, że jestem do tego zmuszona, bo przynajmniej zaczęłam się więcej ruszać, bo jednak ten pilates to jest trochę mało. I przyznaję też, że brakuje mi mojego ciała takiego, sportowego. Wiesz, fajnego, umięśnionego, sportowego. Tylko cały czas jeszcze sobie nie poukładałam chyba tej mojej rzeczywistości na tyle, żeby ten trening zrobić. Ja wiem, że to są tylko jakieś tam wymówki i niestety moje takie lenistwo i wygodnictwo życiowe mi trochę w tym przeszkadza, ale plan jest taki, żeby tej aktywności było więcej. Okej, to ile ćwiczysz w tygodniu jako mama? No co drugi dzień staram się biegać, plus ten pilates w piątki.
No ale to... z tym co drugi dzień bieganiem to też nie zawsze wychodzi, okay. Nie? Czyli, jak czyli pewnie takie trzy razy w ciągu tygodnia, jak mi się uda, to jest super. Okay. Jak nie, to też się nie biczuję. No po prostu wychodzi na to, że było coś innego do zrobienia. Ja przede wszystkim chciałabym dorzucić trening motoryczny, bo tego mi bardzo brakuje. Mm-hmm. No. I jakbym dorzuciła jeszcze trzy razy w tygodniu trening motoryczny, to byłoby super. Okej, okay. Czyli powiedz mi, po ciąży i po tym czasie, kiedy zostałaś mamą, miałaś pomysł, żeby wrócić do tej szermierki jeszcze? Nie, tylko rekreacyjnie. Okay. Ani przez sekundę nie chciałam wrócić już do trenowania. Jestem, wiesz, jakby ten niedosyt niezdobycia medalu olimpijskiego mm-hmm. zawsze będzie, ale nie na tyle duży, żebym miała wrócić do uprawiania szermierki. Ja się tak, wiesz, jakby spełniłam w tym, że jestem mamą i stwierdziłam, że to jest czas na to, żeby już zostać z rodziną, oddać się gdzieś pracy zawodowej. No trochę to jest tak, że kończę, w tym roku kończę 38 lat i tak naprawdę, wiesz, okazałoby się, że mam na koncie ileś sukcesów, ale nie mam żadnego doświadczenia zawodowego i kiedyś gdzieś tam trzeba też na tę drugą stronę przejść. U mnie to się tak fajnie poskładało, że płynnie przeszłam z etatu sportowca w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym na etat już stricte pracownika tego zespołu i takiej osoby, która gdzieś tam też służy pomocą sportowców, więc nie miałam luki, nie miałam takiego momentu, wiesz, a może ta szermierka, bo nie bardzo mam pomysł na coś innego, nie? No właśnie, bo chyba często jest tak, że sportowcy trochę przeciągają tą karierę na siłę, że tak powiem, może kolokwialnie są takie odgrzewane kotlety, bo liczą, że może się uda, bo nie wiedzą trochę, co z tym życiem robić. Dokładnie tak. Tak jak mówię, u mnie tej luki nie było, u mnie to przeszło płynnie, poza tym no, niedługo później zostałam mamą, więc też jakby miałam co robić. W międzyczasie dostałam też, ale to już po urlopie macierzyńskim, albo w trakcie już nie pamiętam, propozycję pracy właśnie w Polskim Związku Szermierczym, więc jakby wiesz, tych opcji pojawiło się więcej i totalnie nie miałam takiego czegoś, że jej, a może jeszcze. Okay. Że na zawody też mnie dużo osób o to pyta, czy chciałabym zawalczyć. Czasami tak, bo jak widzę, jak jakaś zawodniczka, wiesz, nie robi czegoś, a ja bym to chciała zrobić, to weszłabym i zrobiła za nią, ale nie na tyle, żeby sama startować. Mm-hmm. Czyli te twoje treningi szermiercze, a generalnie to plotki, były tylko takie, żeby się po prostu poruszać, a że ta szermierka była znana i przy okazji z koleżanką, to tak? Mówisz... robię to, a nie idę na pilates, załóżmy, tak. Na tej zasadzie, tak? Tak, dokładnie. Poza tym, wiesz, ja jak kupowałam mieszkanie, to kupowałam mieszkanie blisko AWF-u. Oczywiście wiedziałam, że nie będę trenowała całe życie, ale tak sobie to zaplanowałam, żeby mieć jak najkrótszą drogę na trening, w związku z czym to też była taka opcja blisko, mało czasu spędzam na dojazdy, wiesz, mogę zostawić małego z tatą i sobie pójść na ten trening i, wiesz, zamknąć wszystko w 2 godziny na przykład. Niedawno, Magda, oficjalnie zakończyłaś karierę podczas Mistrzostw Polski, dobrze mówię? Tak. Jakie to uczucie? Bo mam wrażenie, że ty już wcześniej o tym troszkę wiedziałaś, ale teraz no, poszła oficjalna informacja, tak. Co by tu nie mówić. Brakowało mi tej kropki nad i. Okay. Ja się zdecydowałam już o tym dawno, że tę karierę zakończę i faktycznie po igrzyskach można powiedzieć, że niedługo później zakończyłam. Natomiast... myślałam o tym zakończeniu kariery, ale ciąża, macierzyński, śmierć mojego trenera, gdzieś tam, wiesz, ja sobie wyobrażałam, że razem tę karierę będziemy kończyć, nie udało się, w związku z czym tak też niespecjalnie miałam nastrój do tego, żeby ją kończyć. I tak naprawdę 3 tygodnie przed Mistrzostwami Polski natchnęło mnie i mówię, kurczę, przecież my mamy Mistrzostwo Polski w Warszawie, na Torwarze, no już lepszej okazji nie będzie, żeby tę karierę skończyć, a stwierdziłam, że mimo wszystko trochę tych osiągnięć na koncie mam na tyle, że nie chcę odchodzić w cień tak po prostu, że chcę się pożegnać z moimi koleżankami. Bardzo dużo koleżanek z kadry mi dopisało, więc to jest też bardzo miłe, jeśli wiesz, specjalnie na twoje zakończenie dziewczyny przyjeżdżają z Polski, nie? Także no... tak, wiedziałam, że się wzruszę. Pewnie wzruszenia byłoby więcej, gdyby nie koleżanki krzyczące z trybun. Nie płacz, bo one mnie dobrze znają. To nie jest tak, że jak ktoś mówi nie płacz, to się chce płakać jeszcze bardziej. No właśnie mnie one jakoś, wiesz, wybijały z tego, z tej takiej nostalgii i tak już widziały, że ja to po prostu za chwilę poleję się po to kłez, a też jakby to też nie jest złe, bo ja się tego nie wstydzę. Ja jestem bardzo wrażliwa i dużo rzeczy mnie wzrusza. No ale one też wiedziały, że jak ja popłynę, to nie powiem wszystkiego, co chcę powiedzieć, a na koniec zostawiłam sobie
podziękowania dla mojego trenera. Specjalnie na koniec powiedziałam, że one mnie najbardziej będą poruszały. Mm-hmm. No i widzisz, no, ja już jak sobie o tym myślę, to już mam łzy w oczach. Czyli dla ciebie najtrudniejszym, znaczy może nie momentem, ale taką akcentem tego zakończenia kariery, nie wiem jak to nazwać, było to, że nie możesz zrobić tego ze swoim trenerem. No tak, bo wiesz, w moim idealnym życiu... To był twój pierwszy trener? Pierwszy, jedyny. Jejku. Klubowy, nie? My spędziliśmy w 2023 roku, gdybym trenowała, mielibyśmy 25-lecie, gdyby on żył, nie? Więc w świecie, w którym takim idealnym zaplanowałam... Chociaż wiesz, te plany to one mogą być... Ja wiem, że one się nie muszą zrealizować, nie? Dobra, mi się dwie matki i jeszcze jedna na hormonach cały czas. Śmierzy. Więc jakby wiesz, wiedziałam, że to nie musi się wydarzyć, nie? Natomiast no, nie spodziewałam się, że on odejdzie. I, właśnie to była chyba dosyć nagła śmierć, jak ja pamiętam. Po prostu zobaczyłam post nagle, bo to powiem, że też trener z mojego klubu, jesteśmy koleżankami z klubu, co prawda inne sekcje, więc to się gdzieś rozmywa, ale pamiętam, że byłam bardzo zaskoczona. Tak. I pamiętam, że mój trener mówił, że to naprawdę spoko gości. Tak. Wiesz, no my przez tych 25 lat przeżyliśmy różne wzloty i upadki. Trenujemy sport walki. No i ja nie jestem aniołem do rany przyłóż, więc mój trener też nie był. I myśmy dużo różnych sporów toczyli i jakąś tam w końcu ścieżkę współpracy sobie znaleźliśmy. Natomiast... No wiesz, ja nawet nie zdążyłam się z nim zobaczyć na żywo po igrzyskach i pogadać, nie? Okej. Bo on był po prostu cały czas w szpitalu. Czyli tak naprawdę igrzyska były dla ciebie takie ostatnie spotkanie z nim? No nawet nie, bo jego nie było na igrzyskach, nie? Okej. No, także myśmy się po prostu przed igrzyskami gdzieś tam na ostatnich treningach widzieli i tyle. I wiesz, i ja do końca... A pamiętasz swój pierwszy trening z nim? Pamiętam pierwszy trening. Wiesz, no ja trafiłam z przypadku do tego sportu, chociaż... Ja tak mówię z przypadku, ale ja wierzę, że rzeczy się dzieją po coś. Po coś on wtedy poszedł z nami na pływalnię, chociaż nie był moim nauczycielem WF-u i po coś wtedy akurat była moja mama, nie? Po to, żeby pogadać między sobą, że ja na tę szermierkę powinnam przyjść. Tylko mój trener był taki, on roztaczał nad tobą parasol ochrony. Ten pierwszy rok, dwa, to wiesz, on nie chciał zniechęcić, więc wszystko było super, nawet jak ci nie szło. Czyli jak ci nie szło, byłaś tak dobrą zawodniczką. Tak, najlepszą. Wszystko szło dobrze i tak nie denerwowało cię to? Choć ile ty wtedy miałaś lat? 12. No to. Ja nie miałam jeszcze świadomości, wiesz, w dorosłym życiu. To nawet już przyjemnie, życiu. Jak cię chwalą. Oczywiście, że tak, bo to faktycznie zachęca. W dorosłym życiu, jak on mi mówił, że jest dobrze, no to wiesz, jakby za dużo miałam samoświadomość. Ja wiedziałam, kiedy jest dobrze, a kiedy jest taka nudna ta lekcja z nim, bo my mamy te treningi jeden na jeden też z trenerem, a potem przekładamy to na walki, więc ja dobrze wiedziałam, kiedy robię źle i kiedy on mnie tylko chce tak, wiesz, pocieszyć przed zawodami. Trenerze, to już było. Nie mam 12 lat. Nie, no tak, ale on to wiedział. Ja to, wiesz, no znaliśmy się jak łyse konie. No od 17 roku życia w zasadzie można powiedzieć, to wtedy zdobyłam pierwszy medal mistrzostw świata kadetów i no bardzo dużo czasu ze sobą spędzaliśmy. No więcej to niż w domu. Pierwszy trening? Wiesz co, pierwszy trening to były podstawy. On po prostu pokazywał kroki, to jak wygląda szermierka. Mój trener stawiał tylko na szermierkę, w związku z czym on nie pokazywał nie wiadomo jakich tam ćwiczeń wszechstronnych. Okay. On mi po prostu pokazywał kroki szermiercze i dosyć szybko, ale chyba jeszcze nie na pierwszym treningu, tego nie pamiętam, dał mi już broń do ręki. No a broń do ręki to było super, też bo poważne. Można było, wiesz, poćwiczyć, potrenować, potrafiać. Coś się więcej działo, nie? Czyli od razu zauważył w tobie taki... No talent. Tak, on tym przekonał moją mamę. Powiedział mojej mamie, że to, że jestem wysoka. Moja mama tak mówi, ale ona jest wysoka, leworęczna, powolna. No super, że jest wysoka. To jest ekstra atut, że leworęczna jeszcze lepiej, bo bardzo mało leworęcznych było. Więc świat nie było walczony z takimi zawodniczkami, a to jednak jest inna linia. A że powolna nie szkodzi, my to wypracujemy, nie? Także oni się dogadali między sobą. Ja nie chciałam. Ja chciałam na harcerstwo. Ale mam tylko raz. I wiesz, no moi rodzice mnie nigdy niczego nie zmuszali, po prostu pokazywali możliwości, nie? I mama mówi, spróbuj, jak ci się spodoba, to może. No i poszłam i mi się spodobało, zostałam. A miałaś jakiś taki czas czy zgrzyt z nim, gdzie chciałaś zmienić tego trenera? Tak, no. Czasami chciałabym nawet i zmienić dyscyplinę. Tak, ja pamiętam, Gosia Hope mówiła, że podczas czasem jednego zgrupowania 14 razy potrafiła kończyć karierę, więc... Tak. Więc, ale mimo wszystko zawsze
wiedziałaś, że z nim osiągniesz największe sukcesy. Tak, no wiesz, to jest dla mnie ciekawe, bo od takiej młodej dziewczyny po dorosłą kobietę, która już walczy o te igrzyska i tak dalej, masz jednego trenera ciągle. Zazwyczaj gdzieś się to rozmywa, później się zmienia, prawda? A wy jednak no, taką długą drogę razem. Tak, chociaż no, wiesz, specyfika też jakby naszej dyscypliny jest taka, że my też swego czasu sporo czasu spędzałyśmy jednak na zgrupowaniach i mój trener był też trenerem kadry przez wiele lat, ale później nim nie był, więc ja też sporo czasu spędzałam z trenerem kadry, a nie z moim klubowym, czyli mieliśmy te chwile na oddech. On też nie jeździł ze mną na turnieje, jak nie był trenerem kadry. No jak był trenerem kadry, to było bardzo intensywnie i tych zgrupowań było też bardzo dużo. Natomiast później mieliśmy trochę oddechu i faktycznie pod koniec już mojej kariery, myślę na takie 3-4 lata przed, już myślałam o tym, że trochę się wyczerpuje formuła tej współpracy, nie? Ale było też dużo takich walorów na plus. Mój trener był bardzo dobrym menedżerem i takim kierownikiem. Ja jeszcze nie pomyślałam, że jadę na zawody, on już mi załatwił noslek, samolot i wszystko po kolei. Czy nie musiałaś się zastanawiać o jakieś takie rzeczy? Mogłaś się skupić na trenowaniu i na tym, że masz start? Tak. Trener mi naprawiał sprzęt. Ja do dziś dnia nie naprawiłam sobie żadnej szpady, a te szpady cały czas trzeba regulować i naprawiać, nie? Bo on to robił wszystko za mną. Oczywiście później, jak jego nie ma, no to wychodzi na jaw twoje kalectwo, no bo musisz kogoś innego poprosić o pomoc. I kto ci wtedy pomaga? Koleżanki albo trenerzy inni. Więc tam zawsze ktoś był życzliwy i po prostu wiedzieli, że pan Mariusz robił to za mnie. Niektórzy byli oburzeni, że mnie nie nauczył, ale nie nauczył mnie, taki był. Robił to sam, mi to pasowało i więc jakby wiesz, dużo było takich rzeczy dodatkowych, natomiast faktycznie trochę czegoś już mi brakowało, nie? Nawet takich po prostu nowych bodźców. I wtedy poprosiłam moją koleżankę, przyjaciółkę, Małgorzatę Strokę, też wieloletnią kadrowiczkę, medalistkę, a pracującą u nas w klubie też już jako trener, żeby raz na jakiś czas dawała mi lekcje, nie? I trener się na to zgodził, co też było trudne, bo on nie lubił się mną dzielić. W tym sensie, że nie lubił, żeby inni trenerzy dawali mi lekcje. Wolał mieć, wiesz, 100% swoich zasług, nie? No ale pogadaliśmy szczerze, powiedziałam mu, że ja po prostu potrzebuję czegoś więcej. Nawet jeśli on do końca się z tym nie zgadzał, a pewnie nie i pewnie uważał, że to są jakieś tam, wiesz, moje wymysły, no to zgodził się, nie? Bo też wiedział, że jakby ostatecznie najważniejsze jest to, żebym ja czuła, że mam kompletnie wszystko, żeby te sukcesy dalej osiągać. Kiedy zakochałaś się w Szermierce? Bo chyba mogę powiedzieć, że kochasz Szermierkę. Tak, myślę, że tak. No biorąc pod uwagę to, że jest to sport niszowy i to też nie jest sport, z którego czerpiemy Bóg wie jakie profity, to myślę, że to miłość jest tutaj przede wszystkim czynnikiem determinującym to, że tylu z nas chce ją uprawiać, a wielu z nas uprawia ją naprawdę tylko z pasji. Myślę, że od razu, dlatego że zawsze w Szermierce podobało mi się to, że nie ma jednego takiego samego pojedynku. Że nawet z tą samą osobą będziesz miała 58 różnych wariacji, nie? I że to, że sobie coś wmówisz, że ty już wiesz, jak z tym zawodnikiem walczyć, to na następnych zawodach okazuje się, że totalnie możesz tego nie wiedzieć, nie? Z kim najciężej ci się walczyło z Polski? Oj, z Polski to... Generalnie najtrudniej walczy mi się z leworęcznymi zawodniczkami. Czyli z takimi jak ty? Tak. Więc w zasadzie kto by to nie był, był większym lub mniejszym wyzwaniem, ale jednak te leworęczne zawodniczki. Natomiast wiesz, no, my się znamy wszystkie jak łyse konie. No, przepracowałyśmy to... dużo z nas było w klubie AZS-a w Warszawie, no topowych. Razem robicie sparingi, rozumiem, tak. Trenujecie razem i później nagle idziecie na zawody i walczycie. Tak. Niby czymś to się różni, ale praktycznie jest to samo, do czego jesteście przyzwyczajone. Tak. I musimy wejść na najwyższy poziom, wiesz, własnych możliwości, żeby trochę oszukać tego przeciwnika, bo my dobrze wiemy, jak my zareagujemy. No, mówię, większość z nas przez długi czas trenowała w AZS-a w Warszawa, czyli byliśmy i w klubie, i na kadrze. Potem spotykasz się na tej planszy, więc tam już, wiesz, decydują niuanse, nie? Taka gra trochę psychologiczna, która tam bardziej oszuka, która bardziej taki przewidzi. Taki poker face musicie trochę. Pewnie. Okej. I ciężej się walczy z koleżanką, z którą też trenujesz i tak dalej, czy z taką zwykłą rywalką? Z koleżanką, z którą się znamy, bo ona bardzo dobrze zna moje słabe strony, ja dobrze znam jej słabe strony, ale znamy też swoje mocne strony. No i to trochę utrudnia. Ale jeszcze chodzi mi o taki aspekt, no bo masz przyjaciółkę, prawda, z którą też musisz czasem zawalczyć, rozumiem?
tak, ale to plansza to jest jedno, a przyjaźń czyli to jest drugie. Czyli umiesz się totalnie od tego odciąć. Tak, i... wszystkie musiałyśmy umieć się od tego odciąć. We mnie pojawiło się trochę więcej empatii po tym, jak wróciłam do sportu po chorobie, ale to nie znaczy, że oddawałam walki, natomiast no, byłam jakaś taka bardziej jeszcze wrażliwa niż normalnie na cudzą krzywdę na przykład, no bo my się trafiamy nawzajem i czasami te trafienia... sprawiają ból. Tak? To o tym się nie mówi, bo zawsze wszyscy myślą, że macie ten swój kombinezon, strój szermierczy i się wydaje, że to tylko takie trafienie i że nic się nie dzieje. W większości się nie dzieje, ale jak dostaniesz w kość biodrową z taką, wiesz, dużą masą i siłą, to tak, to potrafi zaboleć, aż się przechodzi takie odrętwienie w udzie na przykład, ja odczuwałam. Okay. Nie, więc zdarzają się, czy to centralnie w kolano, generalnie w kości jak dostajesz, to są bolesne trafienia. Zdarzyło mi się, no już martwiłam się, że złamałam nos Hiszpance, ale ostatecznie nie złamałam jej nosa, natomiast krew się polała. Także wiesz, jej się kryje lew, ryleje krew, ja stoję blada, więc już wiesz, tą reanimują, mnie pytają, czy wszystko okej, bo wiesz, przerażona byłam. No ale ostatecznie nos nie był złamany, po prostu ruszyłyśmy na siebie w tym samym czasie i, no i siła była taka, że ta krew jej poleciała. No ale jest to sport bezpieczny w dalszym ciągu, nic wiesz, nic takiego złego się nie dzieje. No i o tym sporcie bezpiecznym porozmawiamy w drugiej części audycji. Druga część audycji, czas na igrzyska. Moją gościnią nadal jest Magdalena Piekarska Twardochel. Nie wiem, czy w pierwszym powiedziałam dwa nazwiska. Tak, tak? To dobrze, bo już myślałam, że tutaj jakiś błąd. Wspomniałaś o tym, że... po chorobie, wracając do sportu, byłaś taka bardziej empatyczna. Powiedz mi w ogóle, nie wiem jak, ciężko mi jest zacząć, ale chyba to był taki najtrudniejszy dla ciebie, nie wiem, wy nie macie wyścigów, turniej, mogę tak powiedzieć. No bo miałaś w którym roku? Diagnozę? Tak. W 2018. I miałaś chłoniaka. Tak. I powiedz mi... I jak zareagowałaś na to? No wiesz, na początku to trochę wyparcie, nie? Bo ja się dowiedziałam, że coś się dzieje złego przy okazji robienia USG piersi. Jakby takiego cyklicznego. Natomiast miałam sygnały z ciała, że coś się dzieje i po prostu drążyłam od lekarza do lekarza, bo ja miałam takie uczucie, że coś stanęło mi w przełyku. Okay. I to uczucie mnie nie opuszczało, w związku z czym ja chodziłam i szukałam opcji. Natomiast no, USG było jakby takim badaniem regularnie, które wykonuję. Po prostu tam lekarz stwierdził, że mam powiększone węzły chłonne. No, a że nie byłam chora, no to stwierdził, że coś jest nie tak, dał mi skierowanie na rentgen. To był czwartek, a ja w poniedziałek miałam lecieć na zgrupowanie do Stanów i na turniej na Kubę. Jeszcze tego samego dnia zrobiłam rentgen, na rentgenie wyszło, że mam jakieś takie zacienienie w okolicy serca. No i ja tak wiesz... Dalej nie do końca jeszcze zdawałam sobie sprawę z powagi sytuacji, natomiast no tam przy okazji dobrej woli i dobrych duszyczek odwołałam jednak ten wyjazd, bo miałam załatwiony tomograf na poniedziałek. I na tym tomografie od razu lekarze wiedzieli, że będzie to nowotwór, tylko nie wiedzieli, który. Albo grasiczak, albo chłoniak Hodgkina. Dosyć szybko również przy pomocy dobrych duszyczek miałam potwierdzenie, że jest to chłoniak Hodgkina, czyli inaczej ziarnica złośliwa, jest to nowotwór krwi. Ja miałam zmianę w klatce piersiowej. Teraz już nie pamiętam, czy to było 12 czy 16 centymetrów. Dużo tego było. Więc dosyć późno dostałam jakieś sygnały z ciała, że coś się dzieje. Natomiast mój przypadek jest jakby, myślę, potwierdzeniem takim ważnym dla ludzi sygnałem, żeby nie bagatelizować nigdy tego właśnie, że coś się dzieje w tym ciele, nie? Takiego dziwnego. I no i cóż, w styczniu miałam diagnozę, a w lutym rozpoczęłam leczenie chemioterapią, która trwała do połowy lipca. A na początku sierpnia pojechałam już na obóz klubowy. No właśnie. Czy czujesz się taką... inspiracją właśnie dla ludzi chorych, że chciałabyś, nie wiem, jakiś... No bo dla mnie to jest piękna historia. No wróciłaś po chorobie do sportu i jest to... No nie wiem, dla mnie to jest coś wielkiego po prostu i myślę, że mogliby się ludzie wzorować po prostu na twojej historii. Czujesz się takim...
wzorem? Chciałabym być. To znaczy ideą, która przyświecała mi w ogóle w pomyśle podzielenia się moją historią, było to właśnie, żeby komuś pomóc, ale nie tylko chorym. Mhm. Bo wiesz, z wiadomości okazywało się, że ludzie zdrowi, którzy mają problem czasami z motywacją, nawet moje koleżanki z szermierki, wiesz, francuski, pisały: stara, słuchaj, jak mi któraś mówi, że nie chce iść na trening, to mówię do niej: patrz na piekarską, co ona przeszła. Nie ma, nie chce mi się iść na trening, nie? Robimy i to jest super motywacja, więc też fajny feedback ze świata szermierki. I tak jak mówię, też ludzi zdrowych. Ja jak tylko mogę i mam okazję, mówię o tym, żeby się badać. Przypominam o tym, jest to główny cel opowiadania o mojej chorobie. Jeżeli mogę pomóc komuś, żeby, wiesz, zdecydował się zrobić badania, zanim otrzyma takie sygnały z ciała, to tylko się cieszyć. A sądząc po odpowiedziach od ludzi, faktycznie zachęcam ich do tych badań i coś, co było odkładane na później, robią już, nie? Wiedziałaś, będąc chora, że wrócisz do sportu? Nie wiem, myślałaś o tym? No tak podchodziłaś do tego trochę, bo był Andrzej Dziedzic, który również był chory, mówił, że on ten proces leczenia porównywał trochę do procesu treningowego. Mm. Tak sobie to tłumaczył. Jak było u ciebie? Ja potraktowałam chłoniaka jak przeciwnika na planszy. Okay. I trochę to potraktowałam też jako rehabilitację po operacji, czyli mam jakieś etapy do zrobienia, bo ja na wczesnym etapie diagnozy dowiedziałam się, że to nie będzie walka o życie, tak jak myślałam na początku, tylko o zdrowie, że jest bardzo wysoka wyleczalność teraz, że mam naprawdę 90% szans na to, żeby wyzdrowieć, w związku z czym nastawiłam się na to, żeby kolejne etapy chemioterapii, wiesz, mieć odhaczone, żeby nic mi się w czasie nie przesuwało, czyli żeby bardzo dbać o to, żeby nie zachorować, bo każda choroba i obniżenie twoich krwinek powoduje, że wydłuża się proces leczenia, bo nie można zrobić od razu chemii, bo organizm jest za słaby. Skoncentrowałam się bardzo na tym, żeby te poszczególne etapy zamykać. Miałam też jeszcze naświetlania, żeby do tego sportu wrócić. Sport był dla mnie ogromną motywacją do tego, żeby wrócić, żeby wyzdrowieć. No i z tyłu głowy też myślałam o tym, że chcę się jeszcze zakwalifikować na igrzyska i zrobiłam absolutnie wszystko, żeby tam pojechać. No i udało się, do Tokio pojechałam. No właśnie, 2018 rok, koniec radioterapii. W którym miesiącu? Chemioterapię skończyłam w lipcu, a radioterapia miałam we wrześniu czy w październiku. Natomiast ta radioterapia, miałam z 16 podań, kompletnie nie rzutowałam na mój trening. Ja robiłam rano radioterapię, a potem jechałam i normalnie trenowałam. Czyli praktycznie niecałe 2 lata, a ty walczyłaś później na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Czyli chorując wiedziałaś, że wracasz i walczysz o kwalifikację olimpijską. Tak. I dostałam na szczęście taką szansę też od trenera, bo wstawił mnie do drużyny i mimo tego, że gorzej szło mi indywidualnie, bo wiesz, to była trudna dla mnie sytuacja psychicznie, dlatego że serce bardzo chciało zwyciężać. Umysł wiedział, że ciało jeszcze nie jest gotowe na to, żeby zwyciężać i żeby wytrzymywać fizycznie pojedynki do 15 trafień, czyli te takie najdłuższe u nas 3 razy po 3 minuty. W turnieju drużynowym jest inaczej, bo masz walkę 3-minutową i potem zmienia cię koleżanka, masz takie 3 walki w jednym meczu, o ile walczysz cały mecz. Czyli tak wytrzymałościowo jest troszkę łatwiej dla organizmu. Zdecydowanie było tak. I wiesz, super, że trener dał mi możliwość walczenia w tej drużynie, że ja nie siedziałam na rezerwie, tylko faktycznie walczyłam. Myśmy zdobyły w 2019 roku Mistrzostwo Europy. Ja też byłam czynnym zawodnikiem w tej drużynie. No i potem przyszedł COVID, on nam skomplikował jak wszystkim proces kwalifikacji do igrzysk. Odbył się tylko jeden turniej i de facto ten jeden turniej decydował o tym, czy ja na te igrzyska pojadę, czy nie, bo ja się dobijałam do 4. miejsca. No i wytrzymałam presję swoją i otoczenia i na igrzyska się zakwalifikowałam. No nie skończyło to się medalem, natomiast myślę, że moja historia w dalszym ciągu. I nauczyłam się o tym, wiesz, tak myśleć i mówić, bo to też jest dla mnie problem, bo ja jestem gdzieś tam, myślę, w tym wszystkim momentami za skromna. I też dzięki terapii, coachingom nauczyłam się tego po prostu, że mówię, że uważam, że moja historia jest piękna po prostu. I mam nadzieję, że wielu ludzi słuchając tej historii w sytuacjach, kiedy się, wiesz, myślą o tym, żeby poddać z różnych powodów, nie tylko chorobowych, przypomną sobie gdzieś tą piekarską, która się nie poddała, nie? A czy trudno było wrócić do tego sportu na ten taki twój poziom, który czułaś, że o, to jest moje, już czuję się dobrze sama ze sobą, ze swoim ciałem i tak dalej, i tak dalej. Że już ten mózg, ciało, serce jest, wiesz, na podobnej linii.
Trudne były początki, pierwszych kilka miesięcy, natomiast z każdym kolejnym sukcesem drużynowym też moja wiara, wiesz, w to, że idę w dobrą stronę, rosła. Ja też bardzo dbałam o wszystkie elementy przygotowania. Bardzo zależało mi na tym, żeby nie nabawić się kontuzji, bo też wiedziałam, że to ciało jest osłabione, wymęczone chemioterapią. Wiesz, no ja miałam gdzieś tam agresywną chemię, mi wypadły włosy, więc miałam świadomość tego, że jeden fałszywy ruch i ja mogę zerwać więzadła, bo one po prostu są w gorszej kondycji. A to przekreśli całkowicie szanse na powrót prawdopodobnie. W związku z czym robiliśmy to bardzo drobnymi kroczkami też z moim trenerem przygotowania motorycznego, Leszek Król, naprawdę super gość, super mnie przygotował. No ale my też się znaliśmy od 10 lat, więc on wiedział, na co sobie może pozwolić, a na co nie i co będzie już dla mnie za dużo, więc ja zadbałam naprawdę o każdą sferę mojego życia z żywieniem. Super przeszłam na dietę, dowiedziałam się, że mam niedoczynność tarczycy, a niedoczynność tarczycy pojawiła się wskutek naświetlań. Okay. Więc jakby gdyby nie dieta, nie wiedziałabym tego. A gdyby nie wiedziała tego, to nie wiem, czy byłabym w ciąży, no bo jednak ta tarczyca, wiesz, hormony muszą być wyregulowane, więc wszystko idealnie się poskładało w jedną całość, która no, ostatecznie zakończyła się tym, że zaszłam w ciążę. A to też było pod znakiem zapytania, bo dobrze się złożyło, że igrzyska były przesunięte z punktu widzenia mojego macierzyństwa, bo ja i tak musiałam 2 lata odczekać ze staraniami się o dziecko. Więc wiesz, jakby ja cały czas myślę, że wszystko się dzieje po coś i tak miało być. A czy podczas choroby, że tak powiem, dawałaś sobie radę sama, czy korzystałaś z jakiegoś wsparcia? Miałaś jakieś chwile takie zwątpienia, czy jednak ten sport nauczył cię tego, że jesteś zmotywowana, podchodzisz zadaniowo do, nawet do takich trudnych sytuacji życiowych? Ta zadaniowość bardzo mi pomagała, bo to wiesz, cały czas było naprawdę od chemii do chemii, co 2 tygodnie, czyli wiesz, cykl, nastawienie takie, na wlewy. Tak, dokładnie, mikrocykl, no ale też ogromne wsparcie rodziny. Mhm. Problem, z jakim miałam w trakcie chorowania, to, że ja bardzo chciałam coś robić, no ale niespecjalnie mogłam. Mówię, to może pojeżdżę teraz konno, lubię, cokolwiek. Wiesz, dawno nie jeździłam, cokolwiek, żeby, no bo to znowu jest dla nas sytuacja niecodzienna, że siedzimy w domu. No ale potem myślę sobie, nie no, jak spadnę z tego konia, to się połamię już na amen, no bo jednak gdzieś jestem osłabiona. I wiesz, i tak cały czas szukałam czegoś, a mama do mnie mówi, a może to jest czas właśnie, żeby nic nie robić. Może twoje ciało dało ci wreszcie znaki, że po 20 latach ma dość i potrzebuje przerwy. No takiej niecodziennej, ale jednak. I wiesz, jak na moja mama to jest super psychologiem w ogóle, moim bohaterem, naprawdę, ja ją uwielbiam. Chociaż wkurza mnie też czasami, ale ja ją. Natomiast no jest taką skarbnicą wiedzy dla mnie i w sumie psychologiem, ale psychologiem formalnie nie jest. I ona mi tak otworzyła te oczy, że faktycznie mogę osiąść i skupić się tylko na tym, co jest tu i teraz, na rodzinie, na tym, że mam więcej czasu, na tym, żeby dochodzić do zdrowia. I jak wykorzystałaś ten czas? Dokładnie co na robiłeś? To, na bycie. Okay. Tu i teraz, z rodziną, na czytanie, na jakieś gotowanie, na korzystanie czyli z uroków. Czyli na takie zwykłe tak. rzeczy, na które nie miałeś czasu będąc sportowcem. Dokładnie. Że po prostu usiąść na kanapie czasem i pooglądać tak. coś. Spotkać się z przyjaciółmi, posiedzieć na balkonie, na który w sezonie letnim nie mam czasu posiedzieć, bo w większości jesteśmy gdzieś na turniejach albo zgrupowaniach, więc po prostu żyłam sobie zwykłym, nazwijmy to w cudzysłowie, życiem. Ale to życie bardzo mi się spodobało. Ja wtedy jakby dowiedziałam się, że istnieje coś oprócz szermierki. Mhm. A wcześniej ta szermierka była całym światem. No właśnie. Choroba, wyjście z niej, treningi. Sukcesy i później te igrzyska olimpijskie w Tokio. Jakie wspominasz? Jak myślisz Tokio, to jakie jest twoje pierwsze wspomnienie? Bo jednak... Trudne. Byłyście wymieniane były. W... roli kandydatek do medalu. Tak. Pamiętam, że nawet jak my jechałyśmy w samolocie, to mówiły, że drużyna szermiercza to jest nasz pewniak. Nawet nie bez... Ale mi takie słuchy się obiły, prawda? No i pamiętam, jak nawet wy chyba zaczynałyście, dosyć wcześnie te starty miałyście, tak, pamiętam, tak. nie? My nie chodzimy na otwarcia, bo... Tak, tak. No pamiętam, że dosyć wcześnie. No i jednak tego medalu nie było. 6. miejsce. Domyślam się, że z perspektywy czasu już trochę inaczej na to patrzysz, ale jednak jak mówisz Tokio, to jakie jest pierwsze wrażenie? No zawód, aczkolwiek wiesz, my wiedziałyśmy, że dookoła ludzie typują nas na kandydatki do medalu, natomiast my wiedziałyśmy również, że mamy najtrudniejsze rozstawienie, jakie możemy mieć. To znaczy walczyłyśmy ze stonkami, z którymi statystyki miałyśmy słabe. Mhm. I my wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz. Poza tym Ewka Trzebińska miała kontuzję niedługo przed igrzyskami, więc ten skład był osłabiony. Ja się bardzo cieszyłam, że na igrzyska się zakwalifikowałam, że na nich jestem, ale trudne było dla mnie
nieporadzenie sobie z sytuacją, że jestem tak zwanym replacement zawodnikiem, czyli de facto dopóki nie wejdę na planszę szermierszą, ja nawet nie jestem olimpijczykiem. Ja mam bardzo dużo w sobie niezgody na to, że ten system tak wygląda na igrzyskach, bo w trakcie rywalizacji o igrzyska wygląda zupełnie inaczej. Okay. Cztery zawodniczki są w drużynie, jedna jest rezerwową, ale my się cały czas zmieniamy. My dopasowujemy skład drużyny do tego, z jakim przeciwnikiem walczymy. My możemy zrobić zmianę w trakcie meczu i jakby ponowną zmianę. Czyli jest zawodniczka rezerwowa, ale jakby jest w drużynie? Nie rozumiem trochę. Na igrzyskach jest system zupełnie inny. To znaczy polega to na tym, że są trzy zawodniczki. I rezerwowa jest rezerwową. Jest rezerwową. I rezerwowa wchodzi dopiero w momencie, kiedy kiedyś było tak, że tylko w przypadku kontuzji. Teraz to się zmieniło. Można zrobić zmianę na życzenie trenera, ale to jest tylko jednorazowa zmiana. Czyli jeżeli podejmiesz decyzję, że wstawiasz rezerwową, to już się nie zajmiesz. Czyli jest to też obarczone ryzykiem, no bo jeżeli którakolwiek ma kontuzję, to ty już nie masz zmiany. Rozumiem. A na Mistrzostwach Świata możesz to jeszcze później wymienić. Możesz robić zmiany. Co mecz możesz robić zmiany. Czyli ty jesteś olimpijką z Tokio, czy nie? Jestem, bo weszłam na planszę i zawalczyłam w meczu o piąte miejsce, które przegrałyśmy z Amerykankami. Tak, ale gdybym nie weszła, nie miałabym statusu olimpijczyka. Okay. Miałabym z Londynu, bo byłam też w Londynie i tą olimpijką jestem i będę. Natomiast z Tokio nie byłabym uznawana za olimpijczyka, także jest to krzywdzący system. A czemu bardzo. Trener podjął taką decyzję? Że wstawia mnie dopiero w meczu o piąte miejsce? Tak. To już jest pytanie do trenera. To może kiedyś, ale... czyli te igrzyska z Tokio kojarzą ci się z takim trochę z zawodem? No ja pamiętam, jak... No wiadomo, no jak smutne byłyście, no bo wiadomo, każdy jedzie po jeden cel, po jedno marzenie. Ale z perspektywy czasu jakoś jak na nie patrzysz? Widzisz tam coś wesołego? Dla mnie wesołym był fakt w ogóle tego, że ja tam mogę być. Ja się bardzo cieszyłam, że ja się zakwalifikowałam, że to jest taka piękna klamra, że mogę przeżywać to wszystko z tymi dziewczynami. Mm-hmm. I myślę, że to stamtąd wywożę. Po prostu wspomnienia tego, że byliśmy tam razem i że ja tam po prostu mogłam być. To były trudne igrzyska. No sama wiesz, jak było. Tak. To był COVID. Było dużo ograniczeń. Chciałyśmy się spotkać. My jakby nie mogłyśmy u siebie też przyjmować nikogo z innych dyscyplin, żeby wyeliminować jakiekolwiek większe ryzyko, tak? Więc no trudne, zupełnie inne niż w Londynie. No w Londynie byliśmy sobie wszyscy, wiesz, razem w wielkiej rodzinie, nie? Wiesz, pytam o to, bo był Mateusz Rudyk i na przykład igrzyska z Tokio po prostu były dla niego trochę traumą. Powiedział, że tak się nastawiał na medal. Przyjeżdża, widzi te koła olimpijskie i mówi, Boże, to ja już tu jestem, to już jest ten cel. I że po prostu te koła olimpijskie wszędzie spowodowały, że on się sparaliżował trochę na ten start. I co ciekawe, powiedział, że na przykład ciuchy olimpijskie rzucił kąt i do tej pory ich nie używał, więc... tak. I kojarzyły nadal mu się te igrzyska źle, nie? Mam wrażenie, że u ciebie jest troszkę po prostu inaczej, że widzisz ja tam... z innym bagażem tam pojechałam. Dla mnie ta kwalifikacja miała ogromne znaczenie. Oczywiście bardzo chciałam medalu i czułyśmy zawód. No jednocześnie miałam też takie poczucie, że ja nie było mi dane wejść do tego meczu, więc kluczowego, tak? Więc nie mogłam nic powiedzieć, mogłam tylko wspierać dziewczyny z poziomu ławki, więc też moje odczucia są trochę inne niż ich, które walczyły w tym meczu. W Paryżu myślisz, że wasza drużyna zdobędzie medal? Ma ogromne szanse, złoty medal Mistrzostw Świata. I jak na to patrzysz z tej drugiej roli dyrektora sportowego, asystenta dyrektora sportowego? Ja myślę, że one teraz już są bogatsze o doświadczenia z Tokio, więc też wiedzą, kolokwialnie mówiąc, z czym to się je. Mają na dzisiaj, bo jeszcze nie skończyły się wszystkie turnieje, które będą decydowały o ostatecznym rozstawieniu, ale gdybyśmy mieli rozgrywać igrzyska za miesiąc i nie byłoby już żadnych turniejów, to mają fajną drogę. Bo jest prawdopodobieństwo, że będą miały Amerykanki i to jest dla nas dobry mecz. Tak jak wspomniałam, mają też inny bagaż doświadczeń. Nie wiemy w dalszym ciągu, które dziewczyny ostatecznie pojadą, bo w niedzielę dopiero zbiera się zarząd i on po decyzji trenera i dyrektora sportowego podejmie ostateczną decyzję co do składu. Mamy w składzie nową, młodą zawodniczkę Ale Klasik, więc w sumie dla wszystkich jest to gdzieś...
No takie zastanawiające, jak ona sobie z tym poradzi, bo to jest, nie wiem, czy ona już ma 20 lat, nie jestem pewna tego, może ma. Więc ona nie ma tego doświadczenia, nie będzie miała też doświadczenia Martyna Swatowska, Węglarczyk, natomiast Martyna Swatowska bardzo dużo walczy na Mistrzostwach Świata. A Magda Pawłowska? Kluczowa. Magda nie załapała się, okay. Nie jest brana pod uwagę, nie wywalczyła sobie brania udziału w wyścigu o ten bilet, czy udział brała, tylko po prostu wyniki nie pozwoliły na to, żeby była brana. Czyli z zeszłego roku. Myślisz, że będziemy się cieszyć z tego medalu w Paryżu? Bardzo bym chciała, natomiast mam też nadzieję, że nie będziemy pompować baloników, tak jak będziemy. To się działo zawsze przed to wszyscy Tokio. Robią. Niestety, ale mam wrażenie, że zawsze się tak mówi, a tak. I tak, no statystyki, ludzie tym żyją, tak. Nie oszukujmy się. Zwykły kibic patrzy, gdzie są szanse, no a niestety no, złote medalistki to tak. Tam się stawia. Tak, więc... no tym bardziej, że dziewczyny oprócz złotego medalu Mistrzostw Świata gdzieś tam w miarę mają powtarzalność tych tak. Wyników. Pojedziesz na igrzyska jako z tej drugiej strony? Chciałabym. Zobaczymy, ile ostatecznie PKO da miejsc. Natomiast my, no też warto o tym wspomnieć, zakwalifikowaliśmy 3 konkurencje szermiercze na igrzyska, bo jadzie też drużyna florecistów i drużyna florecistek, więc największe szanse mają szpadzistki. Natomiast tych konkurencji jest więcej, więc jak jest więcej, to też teoretycznie będzie więcej miejsc i no jestem zgłoszona. Natomiast czy ostatecznie pojadę? Nie wiem. Chciałabym, bo przeżywałam z dziewczynami złoty medal Mistrzostw Świata. To był w zasadzie, to było takie otwarcie mojej pracy w Polskim Związku Szermierczym, więc super było tam z nimi być i z nimi to przeżywać i fajnie będzie być też w Paryżu. Czyli może trochę żałowałaś, że cię tam nie ma na tej planszy, jak zdobywały te złote medale? Nie, ja jestem totalnie, Aga, pogodzona. Ta decyzja była tak świadoma i tak dojrzała. Czyli jedyne, co mogłoby zmienić moją decyzję, to gdyby mój trener żył. Bo jestem przekonana, że przekonałby mnie, jakoś by mnie tam zmusił do tego, że ja, wiesz, nie żegnałabym się na tym torwarze, tylko bym walczyła na Mistrzostwach Polski o kwalifikację do Paryża. Czyli mimo, że brakuje ci tego złota Mistrzostw Świata, to totalnie nie czułaś się, że chciałabyś to mieć już znaczy, chciałabym mieć złoty medal, tak? Ale wiesz, już nie na tym etapie. Mm-hmm. Nie, na tamtym etapie szczerze cieszyłam się, że mogę z nimi być i to przeżywać. I tyle. Czyli czujesz, Magdalena czuje się spełnioną zawodniczką? Brakuje mi krążka igrzysk olimpijskich bardziej nawet niż tego złota. Oddałabym złoto Mistrzostw Świata. Za brązowy nawet krążek igrzysk, bo po to walczyłam, po to wszystko robiłam, po to wróciłam po chorobie. Chciałam ten medal zdobyć i zawsze gdzieś z tyłu głowy będzie ta taka malutka szufladka z napisem brak medalu igrzysk olimpijskich, ale to nie znaczy, że ja jestem, wiesz, gorszym zawodnikiem, bo tak. W dalszym ciągu postrzegam to tak, że jednak olimpijczyków, wiesz, jakby nie każdy zostaje olimpijczykiem. Tak, i się ich nie docenia, dlatego trzeba o nich mówić, bo na igrzyska się biletu nie kupuje, a dokładnie. Trzeba go zdobyć. Magda, ostatnie 3 pytania do ciebie. Gdybym nie była sportowcem, to? To nie wiem, bo życie potoczyło się tak, że jestem sportowcem. Nie rozpatrywałam nigdy tego w innych kategoriach. Nie miałaś nigdy tak, że... Albo na przykład Natalka Kaczmarek powiedziała, że ona możliwe, że byłaby farmaceutką. Bo tak, wiesz, zaczynała od tego. Ja skończyłam studia prawnicze, więc teoretycznie mogłam być prawnikiem, ale ja, Aga, naprawdę bardzo wierzę w to, że wszystko dzieje się po coś. Więc po coś wtedy na ten basen, na tę pływalnię, przepraszam, poszedł mój trener i moja mama. Koniec i kropka. Miałam być szermierzem. Najlepsze sportowe wspomnienie? Mistrzostwa Europy, złoty medal w drużynie po powrocie, po chorobie. I moje motto? Czyli 2 złote medale masz, ale wybrałaś ten po chorobie z 2019 tak, roku. Tak, bo to uważam za swoje największe osiągnięcie, że w tak krótkim czasie byłam w stanie dojść do takiej formy, żeby realnie wpłynąć na ostateczny wynik. Moje motto życiowe od czasu choroby już, zdrowie najważniejsze, wszystko inne możesz pożyczyć, kupić, znaleźć. No i życzymy zdrowia przede wszystkim zawodnikom, którzy wybierają się na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, żebyśmy się cieszyli, naszym słuchaczom, no i życzę tobie i twojej rodzinie, no bo rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję, Magda, za bardzo inspirującą rozmowę. Dziękuję bardzo i również życzę tobie wszystkiego najlepszego, zdrówka przede wszystkim i wszystkim słuchaczom również zdrowia. Dziękujemy. Dzięki.